Zofia Kamila urodziła się 16 maja 1825 roku w Kaliszu jako dziecko wielodzietnej, głęboko wierzącej rodziny szlacheckiej. Jej ojciec był prawnikiem. Od najmłodszych lat wyczulona była na działanie łaski Bożej i wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Pragnęła życia zakonnego i usilnie pracowała nad sobą. Po latach edukacji w Warszawie i Szwajcarii wróciła do domu i pielęgnowała chorego ojca, a w miarę możliwości niosła pomoc ubogim. W 1854 roku wstąpiła w szeregi Stowarzyszenia Świętego Wincentego a Paolo i należała do członków najgorliwiej odwiedzających chorych i opiekujących się ubogimi. Umiała zachęcić do działalności charytatywnej wiele młodych kobiet. Z jej inicjatywy powstał w Warszawie mały przytułek dla biednych dzieci i opuszczonych, samotnych staruszek. 27 maja 1855 roku razem ze swoją krewną wstąpiła do świeckiego trzeciego zakonu świętego Franciszka. Jej powołanie związane było z postacią błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, wielkiego apostoła zgromadzeń bezhabitowych. 21 listopada 1855 roku obie siostry truszkowskie poświęciły się Najświętszej Marii Pannie, obiecując rozwijać dzieło rozpoczęte z woli Boga. Datę tę przyjmuje się jako początek nowego zakonu. Siostry wraz ze swoimi podopiecznymi często modliły się w kościele ojców kapucynów przy ołtarzu świętego Feliksa, dlatego też nazwano je Felicjankami. 10 kwietnia 1857 roku siostry przyjęły habit zakonny, a ich wspólnotą kierował dalej ojciec Honorat Koźmiński. Pod koniec 1859 roku matka Angela stanęła oficjalnie na czele nowego zgromadzenia. W latach 1858 do 1864 siostry Felicjanki założyły 27 ochronek wiejskich i rozwinęły wielostronną działalność charytatywną w Warszawie. W październiku 1860 roku matka Angela wraz z 11 towarzyszkami odłączyły się od sióstr czynnych, tworząc grupę kontemplacyjną opartą na drugiej regule świętego Franciszka, siostry kapucynki. Po wybuchu powstania styczniowego na mocy ukazu carskiego Felicjanki czynne zostały rozwiązane. Podczas obrad kapituły zgromadzenia 25 sierpnia 1868 roku matka Angela została jednogłośnie wybrana po raz trzeci przełożoną generalną. 21 listopada tegoż roku złożyła śluby wieczyste. Rok później, ze względu na postępującą chorobę nowotworową oraz prawie całkowitą utratę słuchu, zrzekła się urzędu. Odtąd przez 30 lat służyła swemu zgromadzeniu cichą pracą, modlitwą, ofiarą, dobrym przykładem i radą. Wzór doskonałego posłuszeństwa wobec woli Bożej Maria Angela widziała w Maryi. Uczyła się od niej pokory, zawierzenia i męstwa w cierpieniu. Wierzyła, że tylko przez Maryję można osiągnąć doskonałe zjednoczenie z Bogiem. Dlatego wszystkie swoje siostry oddała niepokalanemu sercu Maryi. Żywiła wielki kult Eucharystii, wielbiła Chrystusa ukrytego w tabernakulum. Usilnie zabiegała o uzyskanie dla swego zgromadzenia przywileju nieustannej adoracji, aby ożywić i umocnić w siostrach miłość do Eucharystii. Na kilka miesięcy przed śmiercią przeżyła wielką radość, przyjmując z rąk kardynała Jana Puzyny dekret papieża Leona XIII zatwierdzający zgromadzenie. Zmarła, wyniszczona chorobą nowotworową i cierpieniami, które znosiła w pokorze, 10 października 1899 roku w Krakowie. Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji matki Marii Angeli Truszkowskiej 18 kwietnia 1993 roku podczas uroczystej mszy świętej na placu świętego Piotra w Rzymie. Mówił wtedy, że jej życie znaczone było miłością. Była to troska o wszystkich głodnych chleba, serca i domu oraz prawdy ewangelicznej. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę
żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę. Spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.